Dobrze, ale żeby starsze dzieci też nie czuły się pokrzywdzone, to na piętrze jest laboratorium dla starszych dzieci. I pytanie jest to samo. Temat się nie zmienił. Gdzie jest Bóg? Jak ktoś zadaje takie pytanie, a zadawane jest przez ludzi na całym świecie od lat, wieków i przez wszystkich ludzi praktycznie, to ono jest, nawet nie trzeba tego tłumaczyć, to są emocje, są jakieś w tym pragnienia, desperacja, czasem bezsilność, napięcie jakieś, rozpacz czasami. Gdzie jest Bóg? To pytanie jest często słyszane i zadawane przez wszelkiego rodzaju ludzi. Ja mam dzisiaj taką przypowieść w Janie 4:19. Od tego chciałem zacząć. Na dzisiejszy czas tak Bóg mi taką rzecz położył. Słuchajcie, 4:19. Rzekła mu niewiasta samarytańska: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni ją oddawać w duchu i w prawdzie. Pierwsza rzecz, która mnie tutaj uderzyła, to to, że no, my tego tak nie widzimy, bo dla nas to są wszystko jednobarwne postacie, czy Żydzi, czy Samarytanie, dla nas to jest bez różnicy, ale będąc uczciwym i stawając przed historycznymi faktami, Żydzi z Samarytanami nie obcowali. Tam są jakieś historyczne zaszłości związane z tym, że Samarytanie to jest lud, który tam został osiedlony w miejsce Izraelitów. Ale i tam, na tym miejscu, Bóg w jakiś sposób docierał do tych ludzi i w jakiś sposób chcieli oddawać cześć Bogu, nieznanemu Bogu tak naprawdę, łącząc wiele różnych religijnych historii, ale mieli świadomość tego, że jest Bóg i jako, że do Jerozolimy nie mieli dostępu, mieli swoją górę, na której Bogu oddawali cześć. Zaskakujące jest to, że jeżeli czytamy Ewangelię, to wszędzie Jezus mówi do Żydów, do narodu, do ludu Pisma, do dziedziców przymierza, mówi w podobieństwach. Nawet apostołowie też tak parafrazując mówią do Jezusa: no, bo o co to chodzi w tym wszystkim? O co to chodzi? Jezus im tłumaczy, słuchajcie, to jest to. A tutaj do tej niewiasty samarytańskiej otwartym tekstem mówi, że w duchu i w prawdzie będą czciciele oddawać cześć Bogu. To dla mnie jest takie trochę zaskakujące, ale też pełne nadziei to jest, bo tak naprawdę Samarytanie to poganie, czyli my jesteśmy z pogan. Chyba, że ktoś z urodzenia był Żydem, ale tego nie wiem. I Bóg cudowną łaskę okazał, że już wtedy Samarytanie mogli otwartym tekstem czytać Bożą prawdę o rzeczach niebieskich, o tym, o czym Żydzi nie potrafili słuchać. Sam Jezus mówi, że o ziemskich nie potraficie rzeczach słuchać, a co dopiero jak będę mówił o niebieskich. Tu mówi o niebieskich rzeczach. Mówi o tym, że w duchu i w prawdzie macie oddawać, będą oddawać cześć. W Jeremiaszu mamy to zapowiedziane. Ja sobie tutaj też w rozdziale 24 i 20, potem 9. Słuchajcie, 24, 7
i dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. I będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Bóg przewiduje, że nastąpi taka chwila i dam im serce. W Jeremiaszu 29:13 czytamy też. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. 29:13 tutaj. Gdy mnie będziecie szukać całym sercem swoim. Tutaj na dywaniku też próbowaliśmy całą technologią naszą szukać. Nic żeśmy nie znaleźli. Ale jeżeli skierowaliśmy serce ku Bożemu Słowu, dostaliśmy odpowiedź, że kto miłuje Jezusa i wykonuje Jego wolę, wtedy zamieszka w Nim Bóg. W Nim, czy nie w domu Jego, na osiedlu Złotych Łany czy gdzieś tam, tylko w Nim. A serce to wnętrze człowieka. Serce to jest dawca życia lub śmierci. Serce, jeżeli działa, pompuje krew, działa tak, jak Bóg do tego je przeznaczył, daje życie całemu organizmowi. A jeżeli przestaje to robić, wszystko umiera. Wnętrze człowieka, serce. Co znaczy szukać? Tak sobie zastanawiałem się. Na pewno, jeżeli szukamy Boga, jeżeli chodzi o Boga, na pewno jest to zatrzymanie się. Na pewno czas, kiedy tutaj mamy, kiedy siedzimy, jest okazją, żeby się zatrzymać. Na pewno jest to czas, kiedy jeśli się zatrzymamy, powinniśmy spojrzeć na siebie, na tego naszego wewnętrznego człowieka, na to nasze serce. I na pewno, jak spojrzymy na to serce, powinniśmy skierować myśli swoje i serce ku Bogu. Bo tak powinno wyglądać szukanie Boga. Kiedy zatrzymamy się, spojrzymy na siebie i spojrzymy na Boga. Wtedy możemy, widząc, słysząc, odczuwając Bożą obecność w sercu swoim, być dotykani przez Niego. To pytanie, gdzie jest Bóg, to tak naprawdę pytanie ludzi niewierzących. Bo człowiek wierzący powie nie, gdzie jest Bóg, tylko gdzie ja jestem. Bo gdzie jest Bóg, to my wiemy. Bóg jest niedaleko nas, tylko czy my nie oddaliliśmy się od Niego? Gdzie jest Bóg, pytają ludzie niewierzący. Bo Go nie widzą i na pewno nie widzą Go w sobie samym. Nie mają z Nim społeczności. Jeżeli nie masz z Nim społeczności, będziesz pytał, gdzie jest Bóg. I jeżeli Go szukasz, to Go znajdziesz, jak mówi Boże Słowo. Ale trzeba przyjąć to zbawienie, przyjąć tą łaskę Bożą. A kto to jest ten, kto pyta, gdzie jest Bóg? W Mateuszu mamy zapisane w 13 rozdziale. 13 rozdział, 15 werset. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. I sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. I oby tak nie było. Oby tak nie było. A jeżeli tutaj przyszliśmy, może przyszliśmy z tą górą w sercu, że chcemy oddawać Bogu cześć, czy z Jerozolimą, z jakimkolwiek miejscem w sercu, gdzie chcemy Bogu oddawać cześć, z taką postawą. A jeżeli przyszliśmy nie z taką postawą, tylko z nogami, które nas tu zaprowadziły, nieważne. Bo jest to czas, kiedy mamy szukać Boga. Jest to czas i miejsce na zatrzymanie, na szukanie oblicza. Jeżeli nogi nas tu zaprowadziły, szukajmy, aby też serce odnalazło Boga. Jeżeli przyszliśmy, aby Bogu oddawać cześć na górze czy w Jerozolimie naszego serca, to nie milczmy. W Hebrajczykach mamy zapisane list do Hebrajczyków. 12 rozdział, 12 werset. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Z czymkolwiek tu przyszliśmy. Wyprostujmy te ręce, kolana i
Zatrzymajmy się, popatrzmy na siebie, popatrzmy i szukajmy Boga w tym czasie. Szukajmy wśród zgromadzenia, szukajmy w Jego słowie, w modlitwie, w pieśni. W Rzymianach mamy piękne podsumowanie tego. Rzymian 10, 10 werset. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ale nie milczmy. Jeżeli ustami wyznajemy ku zbawieniu i sercem swoim ku usprawiedliwieniu, nie milczmy i nie pozostajemy w ciężarach swoich, swojej niemocy, swoich problemach. Nie trzymajmy się tego kurczowo. Puśćmy to wszystko. Zdajmy się na łaskę Bożą, a Bóg jest wierny i tak jak czytaliśmy, przepatruje ziemię, czy nie ma jakiegoś serca, które by szukało go. Niechaj będą wśród nas tylko takie serca, które szukają prawdziwie i niechaj będą wyprostowane kolana i ręce i niechaj nie milczą nasze usta, kiedy będziemy w pieśni, w modlitwie, w słuchaniu słowa szukali Bożego oblicza, kiedy będziemy kierować, mam nadzieję, nasze myśli i serca tam, gdzie powinny być nasze skarby, do Królestwa Niebieskiego, tam, gdzie nasz jest Pan Jezus. Amen. Stwórca i Zbawiciel, Pan Wszechrzeczy, Bóg odwieczny, przyszedł do mnie, wyrwał z grzechu, od śmierci pewnej ocalił mnie. A przecież tylko prochem jestem, trawą, która krótko kwitnie. Dzisiaj jestem, jutro ginę, ulatują moje dni, ulatują moje dni. Jezus Chrystus, Mesjasz, Pan, Odkupiciel, Król narodów, nad mym życiem się pochyla, ścieżki moje prostuje wciąż. A przecież ciągle grzesznikiem jestem, upadam, zawodzę, choć tego nie chcę. Nie pamiętam dobroci Twej, serce często zwodzi mnie, serce często zwodzi mnie. Nie pojmuję tego, Panie, jak Ty bardzo kochasz mnie. Swoją wierność, łaskę dajesz, chcę w pokorze przyjąć się. Łaskę dajesz, chcę w pokorze przyjąć się, chcę w pokorze przyjąć się, chcę w pokorze przyjąć się, chcę w pokorze.